Siemeneczko, jestem Pepezem Games. Witam w samym gospodarstwie. Dzisiaj robimy bałowanie i powołać to, co miało być zrobione. Jest zrobione, czyli pozasiewane przężyto. Dokończone w zasadzie przężyto już jest. Właśnie dzisiaj zaprzedam sobie do naszego ciapciula. Czekajcie, czy mi się to otworzyło. Elegancko mi się ci otwarły. Możemy sobie siadać, myśmy sobie może wzięli, otworzyli simę z tyłu. Elegancko i możemy sobie wodku jeździć. Po wodku sobie ruszać. Zaczekajcie. Przydałoby się raczej chyba jeszcze opuścić, co nie dawały. Możemy sobie teraz lecieć na spokojnie, połować ciapciulkiem. Nie chciałem 60-tki, 60-tka dużo paliwa pali. Nic sensu nie było. No to jeszcze szczerze nie odpinali silnika. Szybko na szybko wziąłem i oglądałem tylko temat. I przepiłem się, wypiłem paszowóz i wziąłem sobie 30 tą do wałowania. Szczerze jakoś nie chciałem czerwony 30 brać. Jakoś mi przyszedł tempo i do 30 tą czerwoną 30 jeździ. Bo to bardziej komfortowo, można powiedzieć, w pewnym sensie, że 30 kabinka jest i tak dalej. Jakoś mi się lepiej tą 30 jeździ niż właśnie tą czerwoną. Ale 30 jest czerwona bardziej jest, bo powiedzmy obawa, bo a to musimy wypchnąć, czy wywalić nój, a to temera porzucić. Już mówiłem w poprzednim odcinku, czemu tak? No nic, jak pięknie by się nikt, to silniki jeszcze pięknie w 30 trzymają. W tym służę mogę sobie zawrócić na polu. To mnie zabroni, jak to jest moje, to mogę tak zrobić. Lecimy, trzeba trochę porobić roboty, trzeba nadgonić, bo naprawdę jest jej to niemiara. Ogólnie plan jest to przeminięcia właśnie od na październik, dlatego te tempo takie jest, jakie jest. Już szybkie, jak trzeba mi tak jakieś placy pozostawały dołowane jakieś tutaj, a my tam, czy nie zrobimy dołowane, to tam się nic nie stanie. Morskie wały, a na jednoczyńskim wystarczą, nawet dalej wiecie. Wały to jednak jest taka maszyna, która no nie jest koniecznie taka szeroka potrzebna, tylko po prostu, żeby było jakoś lepiej do zrobione, tak? Więc będziemy lepiej była doprawiona, doniesiona, żeby to zboże nie wymazło, tylko po to jest wałowane u mnie na gospodarstwie. Wszystko 50 się go sprawdza, wały takie jakie są. Zresztą wodą mogę się wziąć jakieś szerze, ale w przyszłości na razie planach wałów nie mam, próbowałem, więc na razie nie ma co planować. Była mi fajnie tak, bo tej 12 na godzinę, mogę 15, a to już troszeczkę 30 ma przyciężko, bo na wiecie, że też się boję, żeby się to nie przepchało i mi tego zboża tego nie pchnęło czasami z pola. Po to, żeby nie wypchnęło z zboża, będzie git. Dzisiaj macie ogólnie drugi dzień świąt wielkanocnych, więc bardzo fajnie macie to dzisiaj na godzinę bodajże 9 rano. Jak ja, dzisiaj nagrywam sobie to we wtorek 26, więc troszeczkę odcinku nadrobię. Bałem się tego, że nie uda mi się tego ogarnąć, szczerze mówiąc. Ale jakoś mi się tak dobrze dzisiaj nagrywa, znaczy niedzielę poświęciłem dość tu sporo nagrywania, mimo wszystko, ale szczerze, było warto ponagrywać niedzielę, teraz mam spokojnie chill out, można powiedzieć. Myślę, że w wtorku będziemy sporo tym nagrywać praktycznie na bieżąco, to jak środa może, na bieżąco, tak to już myślę, bo już teraz powoli prace polowe się zaczynają. Ja już prawdopodobnie w sobotę już miałem rozsiany. Faktycznie co tradycyjnie co w sobotę, w wielką sobotę mam nawóz rozsiany, więc prawdopodobnie też już miałem teraz rozsiany nawóz, bo tego nie wspomniałem. Więc no zobaczymy, jak to tam teraz finalnie wyjdzie.
tymi zbożami, wszystkim. Mam nadzieję tylko, że nie będzie farmingu tutaj, w tym moim gospodarstwie tutaj farmingowym, nie takiej lipy, jak zrobiła mi się lipa w życiu realnym, bo miałem zboże pozasiewane, 17 hektarów zboża, wiadomo, część to mi tak miałem na kieszonkę iść, ale się okazuje, że nic w tym roku na kieszonkę żyta nie zetnę, ponieważ wszystko przez tak piękną pogodę, zajebistą wszystko, może nie wszystko, tam gdzie napady typowego były, to ja się przytrzymało te zboże i jest, ale tam gdzie myślałem, że jeszcze bym zostawił sobie zboże, a ziarno, no, po prostu, no, nichuja, powiem szczerze, szczerze powiem, nichuja, bo jak Adwaczek do mnie dzwonił, a i mówił, że przejeżdżał na dzierżawie, po dzierżawie, i skręcił, zobaczył, mówi nic, 10 hektarów, mówi zboża, nie ma nic, wszystko wygniło, mówi kurwa, tak się wjebał, no ale jeszcze na górce też, gdzie nie, gdzie na górce jest woda, mówi, to się tam też wygniło, mnie kurwa, no zajebisty rok, człowiek ma drugi rok dzierżawę, mówię, będzie zajebiście, mówię, będzie to problem trochę więcej tego zboża, no i takie kurwa roki, zajebiste roki, gospodarowania. Czy tak to powiem? No i co? Zamiast 5-6 hektarów zboża na ziarno mieć, staną mi finalnie może 3. No, zajebiście. Miało być drugie tyle zboża jeszcze na ziarno, a zostanie mi tylko i wyłącznie 3 hektary zboża. Reszta jest do likwidacji. Będzie to skup, trzeba przeorać i zasiać sobie kukurydzę. No, i tak to człowiek chce może kurwa zaplanować. W tamtym roku susza jak skupy wysyn. Patrz, tym jeszcze też nie wiadomo, co to będzie. Prawdę mówiąc, w tym roku mokro, jak skurczy byk, odwrotność i jest Lipton, straszny Lipton jest. Nie da się nic z tym zrobić, trzeba gdzie likwidować. 14 hektarów zboża i po prostu wziąć czekolwiek nawet u siebie. Kawałki mam, co no nie powiem, były wody, stała woda gdzie nie gdzie za nieraz, ale w tym roku też chyba tak się trafiło, że ma nie wszędzie i nie spojrzę, to jest woda, woda, woda i woda, więc wiosnę można powiedzieć na razie dokładki, chociaż z drugiej strony trochę jeszcze człowiek ma hodowlę, bo jeszcze tak bytnio może nie odczuję, bo jednak tej paszy sobie narobię z kukurydzem, być może, w zależności jak będzie z pogodą później, bo nawóz już jest, wszystko jest przywiezione, przywieźli mi sporą ilość z nawozu, mimo wszystko, bo tam bodajże 15 ton nawozu, tak, 15 ton nawozu, to też kurwa nie mały koszt, wiadomo, w dzisiejszych czasach. 15 ton nawozu, do tego 20 jednostek, czy 22 jednostki kukurydzy, już jest gotowe, mniej więcej na 13, bo pasowało, muszę jeszcze dokupić teraz 4 jednostki, bo mi zbraknie na 13-14. To sobie dobra. 6, czekajcie, 2 jednostki na hektar wychodzi, 2 jednostki na hektar wychodzi, 12 to 12, 6 jednostek będę, żeby to kupić, czyli 1800 tak na szybko liczę, bo po 300 coś zgłoszę za jednostkę,
Więc no fajnie, tak jeszcze tyle dołożyć 1800 złotych do gospodarstwa. Zajebiście się potoczyły, rany się zabijawały, ale co zrobić? Tak miało być, tak jest z tym wszystkim. Mam nadzieję, że jeszcze pogoda była później i później sprzyjająca pogoda chociaż pod te trawy. To wskaże, żeby troszeczkę tych zapasów zrobić. Powiem szczerze, że ja w tym roku to jestem kurwa tak wycyckany, że od bodajże środy, tak, od środy, ostatni raz, do czwartku już nie mam kukurydzy, nie mam siana. Kurwa, jestem tak wycyckany przez tą pogodę, aby dwa chowa. Szczerze, nawet patrząc na to, wolę chyba dołożyć w tym momencie pieniądze i wziąć, zakupić parze, niż bym sprzedała depresję bydlaki w tym momencie, bo ceny są kurwa drastyczne, drastycznie niskie. Zabika dużego bodajże już 9 zł, a za krowy to kurwa i po 4 zł. No kurwa, śmiech na sali w tym momencie. Wiem, sprzedawałem miesiąc temu. Nie. To ponad 2 miesiące potem sprzedawałem. Tak. Chyba to jest. No to miałem po 4, bo nawet tu musiałem sprzedać, bo na krowy były już tak powiem niszczone. Nie, no to już miała 12 lat, które po prostu już nawet się nie kwalifikowała do niczego, można powiedzieć w pewnym sensie. Bo na jedną wszystko doiła. Docielić się nie chciała. To my po co to trzymać? Druga jakiegoś łóza dostała. Nie ryzykowałem, mówię, bo jeszcze mi padnie, mówię, sprzedaję. Jedna mi się, trzecia mi się zjechała, jak ziaba, więc nie możecie wywalić. Piękna jałowka, miała być na sprzedanie. W późniejszym czasie jako kielna miałem zacielić i sprzedać. Ewentualnie sobie zostawić do chowu. A czwarta sztuka, która poszła też za blisko 6 zł chyba. I tak było dobrze. Ten czas. No to nie sprzedać, nie skłamać. Stała. Nie wiem, jakby powiedzieć, nie wścieklizny dosłownej, ale coś tym podobnym rodzaju dostała. Normalnie człowiek jak poszedł, normalnie by zapadła człowieka. Cztery sztuki poszły za takim, może powiedzieć, bezcenny w tym roku teraz. Teraz w tym momencie tak nie chcę zrobić. Mimo tego, że tak ludzie sprzedają. Paszy nie ma. Ja też nie mam tej paszy, nawet dokupić. Tej paszy, czy tam pokombinować od znajomego, pożyczyć tam paręnaście belek siana, jakoś tam otrzymać, bo kurwa, nie oszukujmy się, w tym roku to jest tak tragicznie pod względem chowu bydła, że to jest katastrofa. To nie jest tak tutaj farming, o kurwa, rok strzający, zajebi się cały czas, dajesz nabóz, czy tam dajesz nowice, czy gnój i masz zbiorę, kurwa, no stop. No, fajnie byłaby tak, że z farminga wyciągnął kurwa pogodę i miał pogodę kurwa wyrać i czerany, bo to kurwa człowiek cały czas miał problemy kurwa non stop. Bez żadnego miąknięcia, jak to się mówi. Miąknięcia kurwa, co ja powiedziałem teraz. Bez żadnego zająknięcia. A tak to niestety kurwa. No tak, tak nie jest niestety. Nie musi dokładać, jak to się mówi. No ale może jakaś tam tak będzie, że człowiek przestanie w końcu dokładać. Jeśli ten rok kurwa pogoda w połowie pogoda w połowie była taka miała sprzyjająca tak nie jak w tamtym roku ani w tym coś pomiędzy, żeby było tak, żeby trochę było przykopnie, ale nie za mocno, żeby było sucho, ale nie, żeby było miało sucho, ale słonecznie, ale nie za słonecznie, wiadomo o co chodzi, bo to był już chyba katalog była. Drugi dzień z roku, drugi rok z rzędu byłoby kurwa słyszałem, to chyba już szczerze? Likwidacja chyba prawdopodobnie, bo
nie byłoby sensu, ogólnie gospodarstwa, bo nie byłoby sensu już... po co dokładać, by było, tak? Tylko chyba zamknięcie gospodarstwa całkowicie, bo już widzę, ile ludzi polikwidowało gospodarstwa i to nie takie małe pietki jak ja, to mam 14 hektarów swoich tam dzierżawy, dychy, 4 hektary w sumie. Tylko właśnie już dość sporadne gospodarze, bo no, kilkanaście, te 2-3, 4 razy większy areały niż ja, już pozamykali gospodarstwa niektórzy, polikwidowali, więc to na też bym się nie zastanawiał, pewnie jeśli takiego się powtórzy, to pewnie będę rozwijać biznes. No bo to się nie będzie już kaliło, to nie ma z czego dokładać cały czas, tak? Brać ewentualnie co można by jeszcze zrobić, no to zmniejszyć tak drastycznie hodowlę do chyba z 40 do 20 może, to może jeszcze jakoś ciągnąć. No człowiek nie będę się rozwijał, tak już moje zmniejszyłem hodowlę, bo to zmniejszyłem to 10 sztuk praktycznie, bo 4, 7, 7 czy 8 sztuk, 9 sztuk. Nie, 10 sztuk mniejszyłem tak hodowlę, bo i tak czyli mniejsze sprzedałem, to 4 właśnie wspomniałem, krowy, które były i poszły. No i teraz też mam 3 babyki takie na sprzedanie. Czyli może nie to dosłownie się na sprzedanie, tak jak mówię, jest 2 miesiące, jeszcze przetrzymam, miesiąc, 2 przetrzymam, ale jeśli będzie tak, jak będzie, a nie będzie tej trawy, nie będzie tej pogody, to też podejrzewam, że będzie dużo sprzedaży, że dużo ludzi będzie sprzedawało, łącznie ze mną. I podejrzewam, że cena się nie będzie zbytnio dużo różnić do tego, co jest teraz. No, uroki, jak to się mówi. Uroki gospodarowania, takiego typowego gospodarowania. Ja wiem, niektórzy mają takie szczęście, że mają tej poplonu. No ja, wiecie, że miałem dzierżawę 2-3 lata wcześniej. Podejrzewam, że tego plonu sobie zapasu porobił. No, dzierżawa dopiero doszła rok temu, można powiedzieć, tak, rok temu, na wiosnę. Czyli rok temu, uroki. Oszła. No to wiecie, no też nie napukałem przez tą pogodę, że przebywałem, no wiadomo, w całej Polsce. Żeby to było 2-3 lata wcześniej, możliwe, żebym sobie nazbierał plony. Mówię sobie, że to polskie ścina, czemu pościnam, jak powiedzę, ścina zboża, może bym sobie jakoś tam podziałał wszystko. A tak to, no nie oszukujmy się, nie nabucha człowiek zbytnio w takim gospodarstwie. To się jeszcze rozbija, można powiedzieć, w pewnym sensie dopiero się rozbija. No bo to na razie, no teraz na razie w tym roku planów jako taką maszyny nie ma, no bo sensu nie ma, chyba że bardzo fajnie okazyjnie się trafi kupić. Jak się udało siewnik na szczelinę nakupić 4-metrowego, a to było na początku, w końcówce tego roku. Dokładnie w mojej rodzinie kupiłem 29 października. Więc wiecie, wtedy też była inna sytuacja. Jeszcze było takie pewniejsze, a teraz patrząc z roku tego wszystkiego, to by człowiek kupował? Możliwe, że nie. Nie kupował, pewnie by nie ryzykował, można powiedzieć w pewnym sensie. Ale z drugiej strony lepiej kupić maszynę, niech ona stoi. Dzień dzisiejszy, niech później się zwraca. Niż miał mi teraz jeszcze pazeniaka zapierdalać. Nie mówię, pazeniak zajebisty siewnik. Się pazeniak u mnie ogólnie zostaje. Będzie ustawiony do przesiewania traw. No, 100% zostanie. On był nowości na gospodarstwie. Ale ja chciałem takiego pewnego sztajna 4-metrowego w tamtym roku. Z tego względu, że po prostu przeczuwałem, że może być nieciekawy z paliwem. Czy moje obawy się spełnią? Możliwe, że tak. Że spełnią się pewnie, że paliw może być dość drogie. Więc suma subarum, teraz 4-metrowy siewnik, agregat 4,20 kupić jeszcze gdzieś. Ewentualnie od kogoś, jak to się mówi, w hachmęcie ci pożyczyć.
na przygotowanie na zasiłek. I myślę, że lepiej wyjdę niż agregatem posiewnym z 27 meta. Nie wiem, takie jest moje zdanie. Bo każdy mówi, a bo się posiewnym to będzie dobrze. Może i tak. Miałem agregat posiewny, ale sprzedałem go, ponieważ kupiłem sobie go na aktywną. Z kolei 3 metrową z hydropakiem. To było też tak na spontanie kupywane. Łącznie z tego samego dnia, co właśnie ten ciemnik Nonsztejna 4-metrowy był kupywany. Ale wiadomo, nie kupywałem tej brony aktywnej typowo pod prawkę, można powiedzieć. O tych 75 koni, no to jednak nie jest silnik, który kupywa da sobie radę, nie wiem, nawet z 3-metrowym silnikiem i z 3-metrową broną aktywną. Nie, nie wiem, bo to jest za mały kuc. Ale wiem 100% tak, że w tym Nonsztejnie będzie lata sobie w masy 25, kurwa, jestem tego w 100% pewny. Może nie w 100% pewny, że aż tyle uciągnę, to nie, choć kurwa, z niego pożyczało się nie wiem, Fella chyba. Nie Fella, Fella to jest Fionek. Fionek się pożyczało i tego są 2,55 do pieza 1, ale 4 metrowce. W sumie też nie ma jakiegoś tam większego problemu. Troszeczkę mu jak motkę zadzierało, ale zawsze jakieś tam ciążenie można sobie zrobić i tam będzie pływa sobie popierdalał. Dalej. W dzielniku. Dobra. Tu już faktycznie skończyliśmy już? Nie, nawet nie zwróciłem uwagi. Patrzcie, kurwa, jak elegancko to było. Tak, polecam, chciałem powołany elegancko. Dobra, w dzisiejszym odcinku był ten materiał. Jeśli taki odcinek będzie się podobał, stawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.